Jednym z nich są trwające do jutra plastyczne warsztaty bożonarodzeniowe. Ich uczestnicy, Polacy i Czesi, wspólnie wykonują drewniane anioły, szklane kalendarze adwentowe czy witraże. Przed kiermaszem świątecznym realizujemy tygodniowe warsztaty. Są one skierowane do osób dorosłych i gościmy tutaj Czechów z Jelemnic, z Harachowa, z Werchlabii. Jest to z Liberca. O, dziękuję. Celem tych warsztatów jest wspólna praca w czasie przedświątecznym. Pracujemy w szkle, w ceramice, w drewnie oraz realizujemy warsztat z koralików szklanych. Prowadzony jest przez artystkę z Czech. Wykonywanie barwnych witraży wymaga sporo cierpliwości i precyzji, jednak do Jeleniogórskiego Centrum Kultury zgłosiło się wielu chętnych nabyć właśnie takich umiejętności. Efekty były ciekawe. Tyle samo pracy kosztuje również wykonywanie innych ozdób. W tym przypadku były to szopki bożonarodzeniowe, które wykonywane są z drewna zazwyczaj, prawda? A te są wykonane w glinie i dla mnie jest to zupełnie eksperyment, ponieważ jestem początkującą osobą. Do Jeleniej Góry przyjechało kilkunastu Czechów, którzy zorganizowanie warsztatów uważają za bardzo dobry pomysł. Mieliśmy z koleżankami taką możliwość uczestniczenia w warsztatach różnie ukierunkowanych, więc powiedziałyśmy sobie, że jest to dobra okazja. Jelenia Góra jest bardzo blisko od nas, a nie znamy jej zbyt dobrze. Teraz jest przed Bożym Narodzeniem, okres Adwentu, kiedy człowiek zamiast siedzieć w domu i sprzątać czy piec, powinien troszeczkę się zastanowić, podumać. Uznałyśmy z przyjaciółkami, że jest to dobra możliwość uczestniczenia. Warsztaty będą prowadzone do jutra. W nadchodzący weekend Jeleniogórskie Centrum Kultury przygotowało również sporo innych atrakcji w postaci kiermaszy i koncertów świątecznych. Zapraszamy.